Obecnie ta sytuacja weszła już w logikę wojny. Logika wojny zakłada nieprzewidywalność sytuacji. Bardzo wysoki poziom ryzyk, jeśli chodzi o zachowanie partnerów. Dzisiaj z punktu widzenia interesów Polski, z punktu widzenia interesów naszych partnerów w Unii Europejskiej, z punktu widzenia Ukrainy, a także Rosji, każdemu jest bardzo trudno powiedzieć, które rozwiązania są najlepsze z punktu widzenia jego bezpieczeństwa i strategicznego bezpieczeństwa jego granic, jego obywateli i tak dalej, i tak dalej. W takiej sytuacji wojennej pojawia się element blefu, pojawia się element prowokacji i bardzo trudno wtedy udzielać rad. Można powiedzieć o błędach instytucji unijnych. Pewnie przyjdzie czas jeszcze na te analizy, ale myślę, że pierwszego pytania, podstawowego pytania nie zadają sobie dzisiaj politycy ani komentatorzy w Europie. Kto na zachodzie Europy i w Unii jest winien tego, że państwo rosyjskie dzisiaj znajduje się w takim stanie? Bo są tacy. Dlatego, że to nie jest tak, że zachód Europy był wyizolowany od tego, co się działo w Rosji. Moje pierwsze podstawowe pytanie jest, czyż istota tego, co się dzisiaj dzieje, nie tkwiła, jak słusznie kiedyś diagnozował to Lech Kaczyński, w polityce energetycznej? To na Zachodzie zdecydowano o tym, żeby nie łamać monopolu Gazpromu i płacić podwójnie. To jest coś takiego, jakby po II wojnie światowej Zachód wpadł na pomysł taki, że robimy plan Marshalla w Niemczech, dajemy bardzo dużo pieniędzy i za 20 lat wracamy, żeby zobaczyć, co z tymi pieniędzmi zrobili. To ja myślę, że nawet gdyby w Niemczech dać te pieniądze, to te pieniądze byłyby źle wykorzystane, byłyby wykorzystane na... znalazłyby się siły polityczne, które by chciały te pieniądze wykorzystać na remilitaryzację i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście te wszystkie porównania historyczne są słabe, ale to, co się dzisiaj dzieje, to jest wynik tego, że Zachód dostarczył do Rosji ogromne ilości gotówki, nie pytając na co jest wydawana. I ona została spożytkowana na dozbrojenie Rosji i zbudowanie Rosji jako państwa imperialnego, które inaczej rozumie pojęcie rozwoju niż Zachód. Moim zdaniem to jest istota rzeczy. Czyli jak pytać dzisiaj Rosjanina, jeżeli ja dobrze rozumiem argumenty Rosji, a staram się w nie wsłuchiwać, to słyszę cały czas, nie tylko od Rosjan, słyszę także ostatnio od jednego Francuza na jakiejś konferencji, że Rosja ma prawo do imperializmu. Czyli prawo do imperializmu oznacza pewne pojęcie rozwoju. Jak pytacie młodego Belga albo Holendra, chłopie, co ty uważasz, co to jest rozwój? No to on będzie z tego rozumiał, że będzie więcej pieniędzy na jakąś fabrykę, że jakieś nowe generacje mikroprocesorów zostaną przygotowane, że zostanie podpisana jakaś umowa o wolnym handlu, że on będzie miał niższe podatki, no nie wiem, tego typu rzeczy, prawda? W rozumieniu rozwoju po stronie rosyjskiej, po części z winy Zachodu, pokutuje kategoria bycia większym. Mi to powiedział kiedyś w prywatnej rozmowie, ale myślę, że mogę to zacytować, nasz były ambasador w Rosji i człowiek, który kocha Rosję, jest krytyczny wobec Rosji, ale myślę, że trudno mu zarzucić, że jest rusofobem, Jerzy Bar. Pamiętam, jak siedzieliśmy sobie w takim brzozowym lesie, gdzie Polska ma jedną z rezydencji ambasadora w uroczej moskiewskiej atmosferze. On mi tłumaczył, zapamiętam to na lata. Wiesz, co mnie najbardziej dziwi w Rosji? To poczucie, że musi być coraz większa. I dzisiaj obserwujemy, jak zostało wypuszczone demony przeszłości. Jadę na Spitsbergen i na Spitsbergenie spotykam Rosjan, którzy mówią, my tu musimy wrócić do 7 kopalni. I ja pytam, kto za to płaci? Za to płaci rosyjskie państwo. W innym miejscu słyszę, że Rosjanie muszą być nad Morzem Czarnym. Mam wrażenie, jakbym otwierał, ale ja nie chpię teraz, nie śmiejcie się z tego, bo to jest w sumie poważny problem. Nie? To jest bardzo poważny problem. Mam wrażenie, że jakbym otwierał jakąś książkę o Piotrze I.
I przecieram oczy. Co to znaczy, że Rosjanie muszą być na Spitsbergenie? Przecież tam nikt nie zabrania wjazdu. To po co tam budować rosyjskie miasto? Po co na Spitsbergenie teraz się sieje trawę, żeby była najzieleńsza trawa najbliżej bieguna? To się nie może spotkać z inną diagnozą niż takim przekonaniem, że coś jest nie tak. I że to wymaga uczciwej rozmowy, jeśli rozmowa jeszcze jest możliwa. A zatem elity Zachodu zgodziły się na to. I nas czeka, i nie będę tu już mówił o Rosji, będę mówił o Zachodzie, nas czeka poważny rachunek sumienia. I nie będziemy mówić zawsze o korupcji na Ukrainie, chociaż uważam, że warunkiem zmiany na Ukrainie jest nie czekanie na koniec wojny, tylko reformy już, bo za parę miesięcy nie będzie co zbierać, jak nie będzie dobrych ustaw antykorupcyjnych i jak nie będzie realnego przecięcia połączeń oligarchicznych. Ale nas czeka, proszę Państwa, także w Unii Europejskiej rachunek sumienia z naszej korupcji. Bo to, co dzisiaj jest, to jest także skutek korupcji, jeśli chodzi o energetykę. To jest skutek tego, że najważniejsi politycy europejscy sprzedawali się koncernom za to, żeby podtrzymywali monopole rosyjskie, a w rezultacie budowali rosyjski, anachroniczny imperializm. I w rezultacie zablokowali drogę Rosji do modernizacji wtedy, kiedy to było możliwe. Nas czeka poważna dyskusja, co się stało z elitami najbardziej demokratycznych i wzorcowych krajów na Zachodzie. Że oni dzisiaj nie są w stanie wyrażać swoje, że politycy dzisiaj Zachodu nie są w stanie wyrażać swojej politycznej woli, ponieważ na plecach mają rachunki z petro czy nefty dolarami. I to jest dzisiaj temat do poważnej debaty. Jeżeli Europa się nie ocknie, to będzie za późno. Jeśli chodzi o format dyskusji na temat rozwiązania dyplomatycznego, moje stanowisko jest jasne, powiem je krótko. Nie ma rozwiązania dyplomatycznego w sytuacji na wojnie rosyjsko-ukraińskiej, jeżeli nie szanujemy prawa międzynarodowego. Jeżeli ktoś dzisiaj opowiada się w Polsce za tym, żeby pogwałcić prawo międzynarodowe i nadać temu jakąś sankcję w postaci negocjacji, to znaczy, że występuje także przeciwko polskim interesom, bo to znaczy otwarcie takich precedensów, które w sposób oczywisty uderzą w polską rację stanu prędzej czy później. Format powinien być taki, żeby uczestniczyły Stany Zjednoczone, Unia Europejska i zainteresowane państwa członkowskie, a jeżeli instytucje unijne, to powinny działać w oparciu o jasne instrukcje i zobowiązania negocjacyjne, a nie kto co sobie wymyśli. Jeżeli instytucje unijne, to powinny się rozliczać na podstawie instrukcji negocjacyjnych przed państwami członkowskimi. Po drugiej stronie powinna być Rosja i Ukraina. Inne formaty nie zafunkcjonują. Podobnie jak nie zafunkcjonuje próba zignorowania reguł prawnych i umówienia się politycznego, jakiegoś doraźnego, po to, żeby teraz doszło do zawieszenia ognia. Dziękuję.